Hej, cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, gorąco zapraszam do dzisiejszego odcinka z Diablo 3. Gdzie dziś moi drodzy mówimy sobie e, mety, mety speedowe na expa, mety typowo takie czwórkowe, trójkowe, dwójkowe. E, jak się szybko expi, jak się robi wyższe lifty, ogólnie o gameplayu teamowym. Za że już no, minął nie wiem, e, lekko ponad tydzień e, sezonu. Gdzie gracze już zdążyli zrobić 4,5 koła Paragonu, zdążyli już e, zrobić e, 150 w nieco mniej jak minut, e, 2 minuty. Także myślę, że to jest odpowiedni czas na to, że już można spokojnie omówić mety, jak się gra takie szybkie lifty, bardzo szybkie lifty e, oraz jak się gra takie wyższe lifty. Wyższe lifty, pod jakie moi drodzy, konfiguracje. Generalnie tak, to jest mój drodzy, arkusz, który znajdziecie na naszym Discordzie oraz pod komendą Wykrzyknik Meta na moim Twitchacie i pod tym filmem w opisie. I mówimy sobie tak, ex meta, moi drodzy, mamy takie trzy najbardziej popularne konfiguracje w tym sezonie, gdzie dwie z nich służą do takiego bardzo szybkiego levelowania, robienia paragonu, a jedna z tych trzech met służy do takiego, no też można powiedzieć, w miarę szybkiego, bo to się robi czasem 3 minuty, góra 4, nawet 150. Także. Jedna taka troszeczkę wyższa x meta, a te dwie, moi drodzy, będą troszeczkę niższe. Ale naprawdę mega szybkie, tak do dwóch minut jest max. Półtorej minuty, dwie minuty to jest, moi drodzy, max jakie się robi każdy rift. Od 120, 100, 125 do nawet podaję, że 130. A pod koniec sezonu to podejrzewam i grubo ponad 130 będą robić. Także zacznijmy, moi drodzy, ratmy. Eee, powiem szczerze, mało, mniej spotykane na pewno jak gody. Ja osobiście nie widziałem zbyt dużo ratm biegających w tym sezonie. E, klasyka. Nic, nie, nic nowego, nic dodać, nic ująć. Dwa lody. E, DPS, ratma plus zinekro plus Zibarb. Klasyka. Wszystkie moi drodzy buildy, wszystkie linki e, znajdziecie oczywiście tutaj w naszym planerze Tutaj klasyczny lod. E, DPS, zinecro oraz e, Zibarb także nic dodać nic ująć klasyka gatunku gody to już jest częściej spotykane to już na wielu streamach Moi drodzy, idzie tę konfigurację, moi drodzy, spotkać. Biegają 125-126, a nawet 127 do max 2 minut każdy rift. Także tego expa na godzinie jest naprawdę bardzo dużo. No i składa się ta meta oczywiście z dwugodów, tak, czyli necrom, e, Demon Hunter z setem rynsztunek, ponurych ziem e, pod oczywiście nienasyconą strzałę, klasyka gatunku, moi drodzy. Dwóch takich DPS-ów wraz z dehaczem oraz z barbem. I tu uwaga, moi drodzy, tu jest wymiana. Można grać z dehaczem. Oraz można grać z Zinecro. Też widziałem te konfiguracje, moi drodzy, którzy biegają właśnie dwa gody: Zibarb lub Zinecro. Ja oczywiście ten arkusz tutaj poprawię. Znaczy, dodam tą oczywiście opcję, ale tutaj chcę już, żebyście w filmiku, moi drodzy, wiedzieli, że tutaj oczywiście ZDH jest wymienny z Zinecro. Macie tutaj, możecie się posiłkować z, Zineka, z Zinecro, z tych dwóch drugich met, ale oczywiście tutaj też ten build na Zinekro, moi drodzy, wstawię. Także to będzie, moi drodzy, druga meta, ta bardziej popularna, mi się wydaje, bo częściej spotykam, po prostu ja grając ten sezon, częściej spotykam tą metę na Demon Hunterów, bardzo szybko biegają, mega spoko, fajny damage, po prostu te rifty. Jak przeciąg, jak przeciągi idą bardzo, bardzo szybko. No i moi drodzy, Talrasza, Wizard, no Wizard, który w tym sezonie jest fenomenem. Gdyby nie te lagi, na czasem jak się stworzy grę, to tak mocno laguje, że odchciała się niekiedy grać, ale wczoraj na przykład jak graliśmy 141, właśnie z, tutaj z trzema supportami, to, to szło naprawdę mega przyjemnie, mega fajnie. Te zrzuty tych meteorów nic nas nie kosztowały, żadnego laga. Więc to zależy tak naprawdę, albo nad jaką, grą, jaką grę traficie, i tak dalej. Wizard tutaj klasyczny, DPS, moi drodzy, sypawy z poprzedniego sezonu Build tutaj nie ma żadnych nowości Tylko że teraz tak, jeżeli chodzi o moi drodzy, speedowanie, tak? No to tutaj oczywiście tak, jest wersja taka bardziej defensywna tego Wizarda z Karini oraz z jednością żywiołów. To jest y, oczywiście build z, z, zbudowany pod set Talraszy na meteory. Y, I teraz tak, y, tutaj tą czarną dziurę oczywiście wymieniamy y, na, moi drodzy, y, nowe mrozu. Tylko teraz tak, trzeba to zamienić, bo nie wiem dlaczego. Nowa mrozu z mroźną mgłą. Nie gra się tej dziury, ponieważ ona strasznie laguje. Ona została tutaj wstawiona z tego względu, iż y, po prostu. A bardzo no, nie, nie, nie było wiadomo, że aż takie będą lagi, tak? I ta, ta czarna dziura daje fajne dużo depsa. Jak się rzuci tą czarną dziurę w ten duży pak mobów, na przykład, to potem te motory miażdżą ale z racji tego, iż występują dość spore lagi, e, trzeba było tą czarną dziurę wymienić. Także gra się nowym mrozu, żeby po prostu sprokować żywioł zimna. No i teraz tak. E, można grać pod kometę, ale z tego co widziałem, grają e, pod Gwiezdny Pakt klasycznie pod Gwiezdny Pakt. E, bardzo dużo depsa robi, tak? Dzięki altarowi, który daje zwrot zasobu zakryta plus przekaźnik z zaklętej broni, zrzut takiego meteoru tak naprawdę zwraca wam bardzo dużo zasobów, jeżeli trafi wiele przeciwników. Jeżeli jest single target, troszeczkę tego zasobu zwraca mniej, ale to i tak jest większy damage, jeżeli chodzi o kometę. Także tutaj moi drodzy, polecam od razu nastawiać się na moc tajemną, tak? Oczywiście tutaj wymieniamy na moc tajemną. Eee, oraz moi drodzy, znaczy, oczywiście można grać pod kolda, to nie jest zły build. Natomiast moc tajemna robi więcej, to jest silniejszy damage, tak? Jeżeli macie więcej przeciwników, to te, te, ten Starpak możecie cały czas rzucać tak naprawdę e, ten meteoryt na pełnym zasobie, ponieważ bardzo dużo mocy tajemnej jest zwrócone poprzez właśnie altar, e, notkę z altara plus zaklęta broń. Także tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i tak, pasywki oczywiście zostają bez zmian. Tutaj jest tylko umówię, wymianka mocy tajemnej na właśnie pod pod Starpak'ta. I to jest do prokowania, moi drodzy zimna. Cała reszta zostaje się bez zmian, czyli zaklęta bądź z przekaznikiem, chowanie cognik. Tu jest zagłada z teleportacją lub, moi drodzy, bezpieczne przejście. Tak naprawdę tu macie, jeżeli chodzi o teleportację, macie duży wybór. Możecie grać tuny przestrzenny żeby szybciej za timem nadążać, albo zagłada, żeby na przykład ogłuszyć przeciwników, whatever. Także możecie tu sobie wybrać dowolnie. No i oczywiście. Pancerz burzy z potęgą burzy o zmniejszenie kosztów. Para osób się, moi drodzy, pyta, skoro gra się Star Pacta, to po co jest to zmniejszenie kosztów zasobów? Tak, po co jest to pas w głowie, po co jest tutaj ta runa? Skoro i tak zużywamy cały zasób? Okej, okay. zużywamy cały zasób, ale yy, ta, ta runa nie oznacza, że Star Pact do użycia kosztuje mniej. Tak czy tak, meteoryt ma swój koszt zasobu? Mas ileś wymaganego zasobu, żeby go w ogóle użyć. Także, żeby nim spamować, trzeba ten koszt od sobie jakoś obniżyć, tak, żeby jak najczęściej móc go używać. I tak, tak, czy tak zużyjemy cały zasób, ale zawsze jest to minimum, które trzeba zasobu mieć, żeby go użyć. Więc tutaj, oczywiście, jak najbardziej te koszty zasobów mają sens przy starpakcie. I to jest tak naprawdę tyle. To jest taka wersja już, moi drodzy, Starpaktowa. Ja oczywiście podmienię w tym naszym poradniczku, bo to uważam, że to, to, to będzie lepsza wersja pod moc tajemną. i tak naprawdę to jest wszystko. Ale jeszcze dodam jedną rzecz, moi drodzy, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o Talrasze, jeżeli już macie większy Paragon, jeżeli macie już, moi drodzy, większy Paragonik, to jest jeszcze jedna zmiana, którą możecie zrobić, a mianowicie wymienić ringi na setowe. Powściągliwość oraz, moi drodzy, skupienie. Tak, yy, powściągliwość oraz skupienie to jest perdamentne. Yy, Pernamentny 100% meda, tak? Jest generator i teraz trzeba wykombinować generator. Pozbywacie się oczywiście nowym rozu na rzecz jakiegoś podstawowego, podstawowego skilla pod zimno. Ja proponuję lodowy kolec, klasycznie. Yy, pod zimno, tak? I tutaj macie zimno, prokujecie ringa i macie, no i gra... cała reszta jest to samo, tak? Tutaj już więcej nic nie zmieniacie, zmiana jest jedynie tego jednego skilla. No i trzeba uważać, tak jak już mówię, w tej konfiguracji, moi drodzy, oczywiście tutaj jeszcze schodzi nam, nie używamy strikena. Używamy oczywiście tutaj tak zwanego jajeczka, czyli zmora potężnych. Teraz, moi drodzy, konfiguracja pod Speed e, X, pod, pod, pod szybkie rifty 140 Plus Wizard DPS. No i do niego oczywiście gra Support Barb, do niego gra ZDH oraz do niego gra. Oj, się mi. A, i to jest necro. Tak, oczywiście, i to jest Zinekro. Zinekro, ZDH ZI i Zibar. Po trzy supporty ciśniemy wraz z takim Wizardem. I mówię, wczoraj ja na 2000 Paragonie 140 jedynki do 4 minut spływały, oczywiście, bez lagów, tak? Bez lagów szło to naprawdę bardzo, bardzo, moi drodzy, przyjemnie. Jeszcze tylko podmieni na szybkości ten bilicz, bo tutaj jest nie zmora znękanych. Oczywiście, na szybkie lifty używamy e, zmorę oczywiście, potężnych, tak. E, i to jest to jest taka bezpieczniejsza wersja, bo macie 80% redukcji obrażeń. Natomiast jeżeli macie większy paragon, czujecie się pewniej w tym Wizardzie, no to jak najbardziej możecie wymienić sobie, moi drodzy, te ringi na setowe. No i tak by to wyglądało. Co, moi drodzy, są mety speedowe te trzy konfiguracje grają w tym sezonie, którą wybierzecie, tak naprawdę zależy od was. Jeżeli chcecie, takie mówię, szybsze lifty, tak naprawdę bardzo szybkie lifty, szybko paragon łupać, troszeczkę niższe poziomy. Gody tutaj są the best. Bardzo, bardzo, bardzo szybko miażdżą. No i oczywiście wymiana jest zDH na Zinecro. To jest wybór. Albo to, albo to. Ja preferuję oczywiście Zinecro, daje troszeczkę więcej. A znaczy, przepraszam, z Nazi Barba, Jezu, ja nie, czekaj moment. Nie, nazi, zamiast zDHacza. To Zibarb. Zibarb i Zdhacz. Tak naprawdę no można sobie wymieniać, nie? Zibarb da daje bardzo fajną przeżywalność, daje movement. ZDH daje DPSa dużo. Także jeżeli chcecie grać full taki DPS, to ZDH plus Zinegro. O, w ten sposób. No i jeżeli chodzi o Push. Moi drodzy, w tym sezonie, jeżeli chodzi o Push, <gryw> powiem szczerze, że. To stwierdzenie push troszeczkę zanika. Ten, ten, ten termin pushowania w tym sezonie zanika, ponieważ i tak się robi speedy 150. -tki. Ludzie i tak czyszczą do 3 minut maksymalnie każdy lift 150. Także tutaj push bardziej zamienia się na stwierdzenie time attack, czyli po prostu szukacie lifta gdzie będziecie w stanie go zrobić poniżej 2 minut, nie? Więc bardziej, bardziej to jest kwestia time ataku niż samego pushu. Jeżeli chodzi, mówię o time ataki, no to jest ta sama konfiguracja talrasza Wizard, lub, moi drodzy, Bladnowa, Necro plus ratma Necro, to jest wymienię, tak? Albo ta meta, albo ta druga meta. Natomiast jeżeli chodzi o trójki, dwójki, no to tutaj już bladnowa, Necro, ratma nekro nie mają racji, raczej bytu gra się z Talaszem, Meteor, Wizard z supportami oraz stalrasza Wed Meteor Wizard z jednym supportem, jeżeli chodzi o dwójki, trójki. Tutaj oczywiście też można wymienić zibarba na, na przykład zdhacza. Wizard i tak skacze po mapie, i tak tego movementu barba za bardzo nie potrzebuje. swoją wytrzymałość również ma, także bardziej tutaj na dwójki bym stawił zdhacza. Oczywiście to wszystko będziemy uzupełniać na dniach, to wszystko, wszystko będzie elegancko zrobione. Tylko tak mówię tutaj informacyjnie w filmiku, że Talrasha, Meteor Wizard gra w dwójkach raczej z ZDHczem niż z Zybarbem, ponieważ jest bardzo i tak sam Wizard jest tak bardzo mobilny, a dehać daje więcej DPS-u. No i jeżeli chodzi o trójki, no to tu z ZBARB, zDH. -cz. Raczej z inekro na trójkach się, moi drodzy, nie gra. I tak to, moi drodzy, by wyglądało, jeżeli chodzi o metę teamową w tym sezonie. Jak macie jakieś pytania, jakieś niejasności czy coś, piszcie śmiało w komentarzach. Wydaje mi się, że wszystko wam wyjaśniłem, co potrzeba. No i tak to by wyglądało. Zapraszam was na Twitcha mojego, tam analizujemy dzień w dzień w sumie. Tematy, a każdy build omawiamy. Także wpadajcie, wszystkie linki są oczywiście w opisie. Jeżeli coś niejasno powiedziałem, bądź źle powiedziałem, piszcie śmiało w komentarzu. A jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, przyda się Wam jakiś build, zostawcie opeczkę, Bardzo mi to pomoże. Z góry dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia na live'ach. Pozdro.